Siemanko moi drodzy, chciałam wam na początku powiedzieć, że zostałam do tego filmu niemalże prawie zmuszona, bo miałam w planach zupełnie nagrać co innego, znaczy wstawić co innego, bo już mam nagrane. No ale tak samo jak ten film i poprzedni film, nie miałam tego w planach w ogóle, ale skoro już jest, no to trudno, czemu bym miała tego nie nagrać? Dzisiaj jesteśmy na koncie Dominika, oczywiście jego kanał będzie podany w opisie, bo tak, kto chce, to może tam sobie do niego zajrzeć. No i co my dzisiaj będziemy tutaj robić? Widzę, że mało mu brakuje do poziomu, bo zaledwie prawie 6 milionów, a to jest mega mało. Serio, to jest 6 milionów? Myślałam, że będzie mniej tego, ale no dobra. Będziemy mu to dzisiaj wbijać, ale jeszcze chciałabym mu zrobić taki makeover. No i pozbędziemy się tej pięknej, cudownej twarzy i zrobimy solary mumie normalnie. On ma trochę tutaj skór kupionych. Myślę, że ta chyba będzie najlepsza, tylko że jak się przeloguje, to będzie poprzednia skóra. No i to chociaż na plus dla niego. Jezu, ten nosek jest piękny, tak jest uroczy. Czemu on go nie kupił? Zrobimy mu jakieś takie usta, których nigdy nie miał. W sumie nie wiem, czy je miał, ale raczej on woli te dla VIP-u tutaj. Myślę, że tak jest w sumie ładnie nawet. Tak wygląda jego morda. Zobaczmy, jak z tymi dodatkami wygląda. Nawet spoko. No i myślę, że sama taką twarz bym sobie zrobiła. Dobra, kupmy to. Nie wiem w ogóle, jak on na to zareaguje. O Jezu, ale ładna. No dobra. On w ogóle teraz ma takiego białego looka i wygląda jak taka diva, więc musimy to zmienić. No a ja mam co prawda taki trochę inny styl. Boże, ile można mieć dodatków? Więcej niż ja. Naprawdę. Myślę, że wybiorę mu jakieś dzwony, albo coś w takim stylu. A Dominik chyba dzwonów nie lubi. Raczej nie wydaje mi się, żeby przepadał za tymi spodniami. Nie wiem, czy takie będą ok. No dobra, niech na razie takie zostaną i mam w ogóle jakiś top już upatrzony. Jest to w sumie jeden z moich ulubionych topów i genialnie się tutaj komponuje z tymi spodniami. Możemy wziąć jakieś włosy. Takie chyba będą ok. No i buty. Tutaj trzeba jakieś dać kompletnie inne od tych, co on ma. I myślę, że to będą takie jedne z tych najpopularniejszych butów. Dokładnie chodzi mi o te. No i te kolory w sumie można mu jakoś tam ładnie pozmieniać. W sumie i tak on go później zmieni, więc no właśnie. Chociaż wolałabym, żeby on w nim został, ale no jak już woli, to jest w sumie jego konto, prawda? Proszę, takie ładne cukiereczki. Możemy mu dać jakieś bransoletki. W sensie o to mi chodzi. No nie wiem, w jakimś takim różowym kolorze. Możemy dać jakąś torebkę. W sumie to jest nerka bardziej, a nie torebka. No i może jeszcze coś z biżuterii. On ma tutaj takie ładne kolczyki, ale ja myślę, że je trzeba zmienić. Oj, możemy takie spineczki dać. Tutaj raczej nie trzeba chyba w nich koloru zmieniać. No i no, te kolczyki w sumie również mogą być, tylko ja bym tutaj zmieniła nie serduszka, tylko te kokardki na jakiś taki żółty może. No i dodałabym jeszcze na przykład taki naszyjnik. Wow, ktoś tutaj VIP-a ma. Gratuluję. Boże, ten look normalnie wygląda przesłodko. Jezu, tak mi się mega podoba. I w sumie nie wiem, czy mogę coś tutaj jeszcze dodać. Może nie, tatuaże jednak nie będą dobrze tutaj pasowały. To byłoby chyba wszystko. Chociaż mogłabym jeszcze dodać mu coś tam na twarz. Ale nie mam za bardzo pomysłu, co mogłabym dodać. Miał mu w ogóle nie kupować nic za diamenty, bo później w ogóle ciężko to usunąć z szafy. A on nie chce używać żadnych desoł i tak dalej. No i myślałam nad rzęsami takimi, ale one chyba by tak średnio pasowały, więc zrezygnuję z tego i może weźmiemy jakieś inne. Albo jakieś takie łezki, o, to chyba będzie dobry pomysł. A te rzęsy chyba nie pasują. Ewentualnie mogę jeszcze w sumie dać te piegi, ale czy one by były ok? Może chyba takie lekkie byłyby spoko, ale chyba wolę te kropelki. Chyba jest ok, więc mogę mu to kupić. No, z tymi dodatkami w sumie wygląda źle, więc mu to pozdejmuję. A te bransoletki w sumie są spoko, więc mogą zostać. To mu zdejmiemy, no i co? W sumie to też może zostać, więc no, będzie tak. Serio, mega ładnie, mi się tak podoba. Sama bym sobie tego looka kupiła. Oczywiście mu tego looka zapiszę i kto będzie tam chciał, to będzie mógł sobie go kupić, bo jest moim zdaniem mega ładny. Jest taki cukierkowy i w ogóle śliczny. Boże, gazencjer skomentował, boże, posikam się. Dobra, to myślę, że teraz możemy mu włączyć tego boostera i zacząć otwierać magazyn ze skarbonką. Tutaj nie jest tego zbyt dużo, bo 800 grafów. No cóż, w ogóle Dominik miał włama i to było mega słabe. Dominiś, co z tobą? Dominik miał włama i mu ukradli statuetkę z konkursu, więc ogólnie on teraz będzie startował w kolejnych, dopóki nie wygra. I naprawdę to jest mega słabe, że ktoś mu po prostu sobie wszedł na konto i mu zabrał statuetkę. Oni chyba jej w ogóle nie otworzyli, ale ja tam w sumie nie wiem. Możecie mu pisać jakieś serduszka w księdze gości i w ogóle. W skarbonce ma... Jezu, on to zbierał przez ile? Przez 10 dni i ma tutaj 6 milionów. Wow, to jest dużo.
jeszcze w 10 dni. Dobra, więc możemy sobie to teraz otworzyć. Jezu, jest mega dużo tego fejmu. I w ogóle ja się tak cieszę, bo w końcu mogę nagrać jakiś tego typu odcinek w dobrej jakości. W sensie, że otwieram skarbonkę, magazyn i tak dalej i mi w ogóle kompletnie nie laguje. No i mamy 78 poziom. Ja może sobie zrobię screena tego poziomu i tam wyślę Dominikowi. No i te nagrody za level są w sumie takie jak zwykle. Nie są ani szałowe, ani zupełnie nic. Może mu wezmę tego kwiatka całego na biało, bo on tam ogólnie się ubiera ostatnio na biało. Aha, czemu to się nie zmienia? Halo, proszę się zmieniać. No, teraz się zmienia. No i w sumie nie wiem, co można tutaj jeszcze robić. To by było chyba wszystko. Ogólnie pozdrawiam ProSnake'a, bo on coś tam pisał. Więc wbiliśmy ten 78, zobaczyliście, jakie są nagrody za level, czyli tak jak zwykle. To nie jest żadna nowość i prawdopodobnie nigdy nie będą jakieś takie lepsze nagrody. W sensie w ogóle niektórzy narzekają, że wbiją 50, nie wiem, drugi i nie mają unikatów za level. A ja w sumie mogę wam powiedzieć tylko tyle, że unikaty za level są co 5 poziomów. No, ewentualnie tam na 6, ale to jest tylko jeden wyjątek. Więc proszę mi się tutaj nie dziwić, że za poziom na przykład 22, 23 nie dostajecie żadnego unikatu za poziom, bo są co 5 leveli, czyli na 20, 25, 30, 35 i tak dalej. No, to chyba tyle ode mnie, więc okitopa!